dzieci, które dotychczas nie miały nic wspólnego z muzyką, nauczyły się grać podczas warsztatu i zagrają z nami na koncercie, jednym, drugim, trzecim. I mam nadzieję, że to poskutkuje w przyszłości tym, że zaczną chodzić na koncerty. Będą stałymi bywalcami Narodowego Forum Muzyki i innych ośrodków kultury we Wrocławiu. Jeszcze z nami osoby z Fundacji Lota Alberta, które będą na koncercie, będą również w scenie grały razem z dziećmi, z zespołem. To są osoby niepełnosprawne intelektualnie, bo ideą jest też to, żeby się integrować i łączyć środowiska. Jesteśmy zachwyceni tym, że możemy pracować z dzieciaczkami i też to, że biorą udział z nami w projekcie osoby niepełnosprawne intelektualnie, to jest bardzo ważne, bo wszyscy uczymy się tolerancji, jesteśmy tacy różni, a sztuka jest tylko jedna.